Co mogę wam powiedzieć? Mogę pokazać dwa akumulatory, które zakupiłem. One są dedykowane. No właśnie, kiedyś chciałem kupić, nie mogłem ich kupić. Znaczy nie mogłem, no akurat nie było okazji. No i kupiłem takie, widać w stanie jakim są, takim są. Do Inhela, jakieś motowiertarki. I numer jest taki, że mam taką motowiertarkę. Moto, nawet dwie. To jest coś takiego. To jest taka wiatarka, którą kupiłem. No, jeszcze YouTube'a nawet nie miałem tego kanału, więc dużo, dużo wcześniej, to ma chyba około 6 lat. Też zregenerowane ogniwami. Nawet dokładnie nie wiem, jakie to ogniwa są. Na pewno są koloru jakiegoś zielonego, z tego co tu widzę, przez obudowę. Wszystko było dobre do czasu, kiedy jej nie pożyczyłem koledze. Nie wiem, co on to zrobił, czy mu to wypadło, czy nie wypadło. Materia się wysunęła i się coś takiego zrobiło. Pękło. No i to było takie powiem, problemowe. Problemowe z tego typu, że no kurde, pożyczasz i mówisz, że tak było. No nie było tak, bo ją naprawiałem, więc takie rzeczy nie mogły być. Podejrzewam, że nie, może uderzał, stukał, choć nie ma żadnych śladów, nie mam pojęcia. Wyleciało mu to. Żeby teraz to naprawić, no właśnie, no, kleić, nie kleić w takim miejscu, no niefortunna sprawa. I udało mi się kupić dwie takie baterie. I te baterie kosztowały mnie 30 zł plus wysyłka. Jak ktoś nie ma wiertarki, to się nie opłaca, prawda? Ta akurat jest martwa. Podejrzewam, że ogniwa do wymiany. No, ta coś jeszcze zdycha. Nawet nie wskazuje, ale kręci coś tam. Co najciekawsze jeszcze jest. W walizce mamy takie, no wiadomo jak to, w każdej walizce na sprzęt są pewne wnęki. I ta wiertarka ma swoją wnękę. Plus bateria oczywiście. Czyli teoretycznie jak możemy zasymulować, tak to powinno wyglądać. A druga bateria, gdyby była, gdyby nie, gdyby była, to powinno sobie w tym miejscu leżeć. I okazuje się, że drugiej baterii ja nie miałem w komplecie. Może faktycznie była. Miejsce przygotowane było. A może nie dali. Nie mam pojęcia. Kupiłem wiatarkę. To też jest taka fajna końcóweczka. Nie wiem, czy ty widzicie. Z SDS-a na heksa. I druga taka zwykła z heksa na bity. Jeszcze może jakieś były na to akcesoria, których ja niestety, ale nie dostałem już. To już bardzo dawno temu kupiłem. Nie będę tutaj nikogo czarował. Taka wiertarka kosztowała mnie coś, nie chcę kłamać, coś około 50-60 zł. Oczywiście baterie były wadliwe, trzeba te ogniwa sobie powymieniać. Wtedy, kiedy ja je kupiłem, to mało kto o takich rzeczach wiedział. No. Bo w każdym razie los tak chciał, że taką nabyłem. Żeby było śmiesznie, kupiłem takie dwie sztuki. Mam takie dwie wiertarki. I też, że było kolorowo, w jednej wiertarce, jak przyszło, to te zaczepy były uszkodzone, więc już była jakaś kombinacja, czyli jakieś zamknięcie. I zrobiłem sobie takie tutaj w tym miejscu metalowe, takie zaczepiane, zabezpieczami się nie otwierało. No te plastikowe pudełka, samo to, że na zgrzewie jest też taki plastikowy, to kwestia czasu, kiedy pęknie, no niestety tak to robią teraz. Marketowo tanie, żeby było, podejrzewam. No i sprawa jest taka, czy się opłacało, czy się nie opłacało. Ta bateria jest sprawna, to niestety, no może nie będę tak akurat tutaj wymyślał, kombinował, ale z jednej wyciągniemy, włożymy do drugiej, żeby nie mieć tego połamanego. W sensie bym zregenerował ogniwami. Kurde, akurat chwilowo nie mam. Dziś miał być kurier. I tak jeszcze z takimi, powiem, lepszejszymi. W ogóle zobaczymy, jakie jest oryginalne ogniwa, bo już nawet nie pamiętam. Nie miałem okazji uwiecznić tego. Co to jest? Jakiś TMK, Rechargable, Lion 1650, 2009 rok. 2009 rok i jeszcze sobie
dają radę. 1350 pojemności. Widzę prosta budowa. Blaszka, blaszka tu zagięte. Takie o sobie. I ta moja połamana, biedna bateria. No przyznaję, że sam fakt zbudowania takiej baterii na tych właśnie zatrzaskach, te zatrzaski też są w takim miejscu. Nie wiem, może celowo tak to zostało zrobione, że się po prostu się psuło. Nic wiecznie nie może być. Już ma 11 lat taka zabawka. Nie wiem, dlaczego u nas do tej pory takie rzeczy nie robią. Są wiatarki z jakimś głupim udarem mechanicznym. To mamy bardzo fajny SDS-owy, ten pneumatyczny, w sensie udar. Jeszcze na SDS-ie, także... No. Nie wiem, czy się do nas jeszcze nie przyjęło, do nas nie dotarło to jeszcze. Ale jak macie dom z pustaka na przykład, albo jakiegoś takiego lżejszego materiału, to spokojnie wystarczy na cały montaż, taka jedna zabawka. Znaczy montaż w sensie, żeby to ogarnąć. Który ładniejszy? Wiadomo, który. Tak mówiąc, ładnie za 30 parę złotych mam w pełni sprawną w końcu baterię, narzędzie, komplet. Powiem wam, że nawet coś wam się czasem popsuje, coś się nie uda, to naprawdę trzeba pomyśleć, lepiej ją schować, odłożyć, kwestia czasu. Coś się zawsze jednak trafi, mimo wszystko. Tym się nawet nie spodziewał, pewnie pomyślałem sobie, że ostatnia wkrętarka, ostatnio też widziałem na Allegro taką wkrętarkę. To była po 150 zł, nagle staniała do 100 zł, podniósł na 150 i nagle to się kupił. Także nie wiem, kupił czy taki pic był, tylko tyle, że... Nie no, jest super. No i mam jedną pewną taką sprawną. Fajnie, że też nie ma żadnych liczników, tak jak w Makicie, że osiągnie jakiś pewien pułap i do widzenia. No i co, do oryginalnej ładowarki. W tym sprzęcie jest taka, no niestety, ale bardzo, bardzo marketowa. 18V niby ma, 350mA. 18V teoretycznie na te 4 ogniwa to jest troszkę za dużo, więc kwestia pewnie jakiejś, może wewnętrznie odcina. To zasilanie, nie mam pojęcia. Nie wiadomo.
plus z minusem, czyli teoretycznie jeszcze klej na gorąco przykleił. Znaczy resztki jego. A, tu jeszcze blaszki widzicie. Ja już pokleiłem ładnie. Nie. To szybko bym chciał. Czyli z takiego pakietu robimy sobie coś takiego. No spoko. Spoko wiedzieć. Tu też będziemy musieli sobie chyba coś zgrzać, albo nawet nie. Ale tu trzeba będzie.
No wydaje mi się, że tu filozofii chyba nie ma żadnej. Zrobimy tak. Czas na transplantację. No i dopiero teraz zauważyłem niedogodność pewną. Ale to chyba i tak nie będzie miało żadnego wpływu. Bo to... powinno być o tak. Ostatnie blaszki są zgrzane. Nie popatrzyłem, że to inaczej leci. No dobra. Co nie zmienia faktu, że to dalej tak może zostać. A obróci się później. Czyli teoretycznie...
jest i nasz biorca. Nie to. Wyżej. Ale już zobaczyłem różności w elektronice, tak? Jeszcze to nie było widać. Albo mi się wydaje, ale zaraz coś wam pokażę. Może ktoś kiedyś się spotka z podobnym. W tym elemencie mamy tylko jeden czujnik temperatury. Jest tutaj. A znowu w tym no są dwa. Jest jeden, jest i drugi. Jest elektronika też inna, nie wiem czy widzicie. Ta jest balanserem. A tutaj... Nie, no chyba też jest. Podwójne rezystory. To nie wcale taka złota plantarka, powiem szczerze. SDS-owa. Bardzo, bardzo fajna. Wbrew pozorom bardzo fajna. Pięknie pasuje. Nie wiem dlaczego oryginalnie to latało w środku. Jak groszki. Ja nie chcę, żeby latało. Czasem coś się przetrze. O, styk nam się odlutował. W sumie się nie przylutował nawet. Tak można powiedzieć. Śmiałbym twierdzić, że lepiej zabezpieczona jest.
Też tak powiem wam, że się zatrzaskuje słabiutko. Mogłoby mocniej. Teraz pytanie, czym się różni jedna bateria od drugiej? Że jedna ci chodzi ciaśniej, druga mięciej, że tak powiem bardziej. No widzicie, różnica w plastikach, tu bardziej rozpiera, tu mniej rozpiera. Tak jakby były bardziej ściśnięte, a powinny być rozepchnięte. No i to cały szkopuł jest. No i tu jest ok. Czyli będę musiał jakoś to odgiąć. Hot airem może, ale to już nie dzisiaj. No, tak wyglądała wymiana ogniw.